Cześć wszystkim, z tej strony Alia i witam Was w kolejnym odcinku ze Star Stable. Po dłuższej przerwie już wróciłam do domu szczęśliwie z Albanii, z wakacji. I tak, przychodzę do Was z środową aktualizacją. I niestety mnie nie było 2 tygodnie, więc przepraszam, że tak zaczynam w przyczepie, ale nie chcę sobie zepsuć niespodzianki. Więc tak, była aktualizacja południowego kopyta i z tego się cieszę. No, było też kraina tęczy, tam w chmurach, to też sobie zobaczymy. I nowe konie trakeńskie? Chyba tak. Coś takiego. Więc tak, tantarantan. Wow! Wow, wow, wow! Ale to się zmieniło! O jacie! Ej, pięknie tu jest teraz. Ale to trochę jest takie, widać, że rysunkowe. Ale dobra, no. Ej, ładnie tu. Ło, lagi. Lagi, o nie. Ło, ale tu pięknie teraz. Ło, naprawdę, ja bym tego nie poznała. Ej, naprawdę pięknie tu jest teraz. No wiecie co, chyba muszę zmniejszyć trochę grafikę. Chociaż tego nie chcę robić. No. O, dobra. No przepraszam, ale no... SSO mi takie w ogóle dzisiaj psikusy robi. I miałam 3 razy aktualizację. 3 albo 4 razy. I było do 100%, wywaliło mnie w ogóle z tego okna logowania. Jeszcze raz i... no. Jest tu mega ładnie. A co wy o tym sądzicie? Bo moim zdaniem to jest fajna aktualizacja. Wow. I to w ogóle... tak, mi to przypomina takie ruiny w sumie. Tak trochę. Ruiny takie. Wow, no naprawdę. To... no, postarali się. No, tam są ruiny jakieś tutaj. No. Ciekawe, jakie będą zadanka. Z tym... o, i padok! Ale super! Tylko te kamulce bez sensu tutaj są, ale dobra. Chyba, że to jakiś slalom czy coś. Dobra, nieważne. Ja myślę, że to będzie jakiś troszeczkę dłuższy ten odcinek, bo mamy dużo do jakby... no, do zobaczenia. O nie, ścinki. Przepraszam was za lagi. Dobra. Okej. Dobra. Czy wam się też tu tak dzieje? Halo? Halo? Okej. Jestem w tym. Dobra, biorę podwózka. Bo w sumie już to zobaczyliśmy. Teraz pojedziemy zobaczyć konie trakeńskie. Trakeńskie. Nie wiem, jak to się mówi. Chyba trakeńskie. Coś takiego było. I są 3 maści nowe. Ja tam nie znam dokładnie maści, ale jest jakiś gniadoszek chyba. Jakie tam były jeszcze? Chyba w ciapki był jeszcze jeden. I szary. O, widzicie? Ten. Taki jeden. W ogóle dużo osób to ma. No to tak, gdzie one były? I w ogóle mam do was pytanie, bo był kod i na tą bluzkę był kod. Nie wiem, czy jeszcze jest aktualny, ale patrzcie. Top P132 name. Dziwne to trochę. Dziwne. Dobra. Gdzie to było? Gdzie to było? W Forcie Pinta, dobra. To najpierw do Fortu Pinta sobie pojedziemy. I jak już będę, to widzimy się na miejscu. Okej, już jestem. I tutaj będzie ten koniś, uwaga, uwaga. Wow! Ale cudo! Ale cudo! Jacie, ale słodziak! Czy on ma zeza? Chwila. Tak troszeczkę jakby miał zeza, ale okej. Dobra. I one są, tak, za 750... zwinność 3, wytrzymałość 1 i tu same 0. No, więc fajnie, fajnie. Trakeński. No, to coś w tym stylu, nie? No, ten mi się tak szczerze, no, nie podoba aż tak. Mi się bardziej podoba ten gniadoszek. Chyba. Chyba to jest gniadoszek. No, ale ten też jest bardzo słodziutki. Dobra, więc lecimy... gdzie to było? Do... chwila, gdzie to było?
Nie. Dwór Srebrnej Polany, tak, chyba, tak, raczej. I w ogóle ten gniadoszek mi się tak strasznie kojarzy z Hanowerem. Dobra, jesteśmy już i chyba mam troszeczkę za głośną muzykę, dlatego ściszę sobie tutaj. No nie na maksa. O tak, tyle. Bo za głośno było, jak ja to w słuchawkach słyszałam. A więc, uwaga, 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 uwaga. Tan, taradan, wow, ten jest słodziutki, jeszcze ta chrapka taka. No, koniu, nie klinuj się. Podnieś łapetynkę. No, podnieś. Jocie, ta chrapka taka. On jest mega realistyczny. Widzicie w ogóle tutaj te kontury, widzicie to? To jest mega. Mi się podobają. A tu tak samo. A, spoko. 750. No, ten mi się najbardziej z tych wszystkich podoba, ale to jest takie pomieszanie Hanowera. No, coś z Hanowera i chyba Hudma od kucyków trochę. Ten mi się też bardzo podoba, ale no. Za takimi maściami właśnie takich szarych. Przepraszam, że to tak mówię, ale no, nie znam fachowo tych maści. No, ten mi się tak, no, tak ładny jest, no. Może bym go kupiła, ale jednak ten wygrywa. Dobra, dobra, bez przedłużania lecimy teraz do Królestwa Chmurach, bo jestem strasznie ciekawa. W ogóle, jak to Królestwo Chmurach wygląda? Nie tu, nie Farma Steve'a. Fort Pinta. Dobra, to jak już będę tam przy tym balonie chyba, tam przy Forcie Pinta, to widzimy się. Dobra, już dojeżdżam i przepraszam was, ale mam okropnie stalagi. Nie wiem, co się dzieje, ale no. Aha, dobra, Jezu, myślałam, że tu jakieś zadanka jeszcze są. A to tylko się tutaj klika i już się leci. No, stalagi, bo dużo osób teraz wchodzi na Star Stable i dlatego. Ale pięknie. Ja uwielbiam takie klimaty ogólnie. A więc tak, co my tutaj mamy? Jakaś złota chmura. Dobra, a co to jest? Halo. Wczoraj z obozu zniknęły bardzo ważne przedmioty. Nie wiem, czy podniósł je silny wiatr, czy może było to coś innego. Jeśli w trakcie swoich podróży znajdziesz którykolwiek z tych przedmiotów, przynieś go do obozu Zenit. Okej, czyli mamy jakieś przedmioty szukać. Dobra. Jakiś sklep. Nie ścinaj się. Dobra, ściął. Ale fajne. Ale drogie. Jezu, 165 starcoinsów. Czemu to takie drogie? Halo. Ja nie chcę takich drogich rzeczy. Chociaż są bardzo ładne. Pinkawusie. Turba jakaś. Owijaski. Owijaski. Aha, bo na tego konia nie da się owijasków dać. Dobra. Dobra, dobra. No niestety za drogie te rzeczy. Co to ta chmura? Halo. Złota chmura porozrzuca po okolicy złote podkowy, abyś mogła je raz dziennie zebrać. Zdobądź wszystkie je, aby otrzymać dużą premię. Doświadczenie dla konia. Powodzenia. Wow! I co? Gdzie są te podkowy? Tutaj są te podkowy. Dobra. Ej, czuję się tak. Pink, fluffy unicorn, dancing on rainbows. Dobra, nie, bo ja już świruję. O, tu jest jakaś rzecz? Nie, to nie jest rzecz. Dobra. Ujacie, ile tego tu jest? Jeden z 40. 40 tego mam znaleźć. Dobra. To ja tutaj wam chyba przyspieszę, albo i nie, bo mam dużo gadane dzisiaj. A śmieszny dźwięk taki. Dobra, 9 i 10. Dobra, ja wam jednak to przyspieszę, bo coś czuję, że to będzie trochę długo trwać, więc przyspieszam. Dancing on rainbows, pink fluffy unicorns.
unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Wiecie co, jednak trochę smutno mi było tak bez gadania, po prostu nie komentować, bo wiecie, sama do siebie też nie chcę gadać. Ale tu jest tak biało, że ja tu nic nie widzę. Już 3 razy, o, dziewczyna spadła. Chła, 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 też tak spadłam. Ale jak już pewnie widzieliście, znalazłam przedmiot. Aha, i pustka, bez sensu. Jezus, co to jest? Okej, dobra, przestraszyłam się. Dobra, lecimy dalej. I mam 20 podków, 20. O, i widzę przedmiot. Dobra. Co to jest? Lornetka chyba. Tak, jej. Znaleziono przedmiot. Dobra, lecimy dalej. Gdzie teraz lecieć? Dobra, tutaj. I ten wyścig chyba nadal jest. Znaczy się, że jak był w poprzedniej aktualizacji z tym właśnie z Królestwem Chmur czy coś takiego, to właśnie był ten wyścig i ja bym sobie go zrobiłam, bo jest fajny. Aha, dobra. Widzicie, jest tak biało, że ja myślałam, że tam mogę wjechać. Dobra, musimy tędy. No naprawdę, to jest tak biało, że aż boli w oczy. Dobra, 27 mamy tego. W ogóle tutaj się będę gubić. Wow! W ogóle wziąłem tego konia, no bo tak sobie pomyślałam, że tak fajnie. Co to jest? Okej, dobra. Spoko. Wow. Okej. Czyli to tak wybija. Fajnie. Jej! Dobra, 32! Już. Co? Co to było? Przecież to było na górze. Okej. No! Czemu tego nie mogę zabrać? Halo! Gro! Dobra. Tutaj chyba już wszystko. Tam jest! Jakoś górą? Okej. Dobra, lecimy. Coś czuję, że to będzie strasznie... O, tu jest! Przedmiot. Coś czuję, że to będzie strasznie długi odcinek, ale no cóż, trzeba chociaż jeden zrobić taki długi. I chciałabym wam też powiedzieć... kompas. Chciałabym wam też powiedzieć, że zbliża się... No niestety, rozpoczyna się za niedługo rok szkolny. Za 2 tygodnie dokładnie... No, nie dokładnie, ale coś za 2 tygodnie. Więc jeszcze nie wiem, kiedy będą odcinki, bo no wiecie, plan lekcji muszę zobaczyć, jak to w ogóle sobie poustalać, bo też mam... Będę miała zajęcia pozaszkolne. O, następny przedmiot. Więc jak tylko będę miała już ten nieszczęsny plan lekcji, to po prostu nagram jakiś odcinek informacyjny na następny rok, jak w ogóle wytrwam, bo nie wiem czy... bo może się wszystko stać, nie? No, więc zrobię taki filmik informacyjny. Wow, nie! Okej, to jest woda. Ale nie, tam była podkowa, jej nie zebrałam. No nie. Trzeba będzie tam jeszcze raz pojechać. Nieszczęsna podkowa. Czemu one tak są dziwnie położone? Jeszcze 3! No i tamta jedna. Fajnie. Dobra, fajnie, naprawdę się cieszę. 38. No, jeszcze ta. I tamta jedna. Którą... Jak to się wygląda? Którą niestety po prostu nie zdobyłam, więc muszę jeszcze raz tam jechać. No. I co jeszcze mam tu do gadania? No, nie wiem, co mam do gadania. Przeważnie nie zdarza mi się takie coś, że nie mam co do gadania. Jej! Ale to fajnie wygląda. Ciekawe, czy zdjęcia można robić. W ogóle sobie interfejs schowam, bo... Tak jest fajniej i ładniej. Nie wiem, serio. Pink, fluffy, unicorn, dancing on rainbows. W ogóle, jeszcze te przedmioty muszę znaleźć. Dobra. No to lecimy. Jej! Dobra, czyli to było tak tu z boku gdzieś. Żeby nie spadła. Dobra. Jej! I się... Jej! Ale byłaś cienka, że masakra, no. Dobra. Czyli... Wow, dodało nam PD. Dobra. Jeszcze musimy poszukać tych przedmiotów. Tylko ile ich jeszcze mam znaleźć? Tutaj sobie pojedziemy. W ogóle... Czy to przypomina mi te kamienie runiczne? Biegniemy. I w czarną dziurę. Może nie w czarną, ale różową. Wow, zdjęcie! Udało się zdjęcie! Okej. Spoko. Chyba coś popsułam. Dobra. Koniu. Dobra. Tego nie wiem. O, jeszcze tam mogę jechać. Dobra. Muszę sobie zrobić ładny zdjęcie. Muszę. Ale to jest tak biało, że masakra. Już po prostu mnie oczy bolą. No ale dobra. Lecimy dalej po te przedmioty.
Tego nie było. Jej! Ale słodko kopytko wystawia! O, piękne. Piękne zdjęcie, piękne. Tylko nie nocą, o, tak. Pięknie! Po prostu cudo. I popsułam? No, popsułam. Dobra, fajnie popsułam grę. O. Gdzie nas zaniesie? To coś? Dobra. Aha, i tutaj. Tylko, gdzie są te przedmioty? Gdzie są te przedmioty? Oj, to będzie ciężkie. To będzie ciężkie, bo nie wiem, gdzie to przedmioty, no. Tu jest! Ale ja ślepa jestem, no. No, jej! Łopata. Okej. Dobra. Chyba już wszystkie to były przedmioty. Oby. Ale naprawdę... Jak ja się tu gubię. Dobra, tutaj jest balon. I... Okej. To sobie jeszcze wyścig zrobimy, co? A trudno tak przedłużać filmik, trudno. Się raz żyje. Dobra. Wezwę podwózkę. Aha, i jestem tu. Dobra, spoko. Zobaczymy przy okazji, czy wszystkie przedmioty znalazłam. I... Tak, nie. Jeszcze to. O nie. No nie, 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 nie. Gdzie jeszcze jest przedmiot? O no. Jeszcze więcej szukania. Czy ja jestem ślepa, czy coś ominęłam, czy co? Jak ja się tu gubię, no? W ogóle gra mi świruje. No nie wiem, gdzie to jest. Dobra, zrobimy sobie wyścig, trudno. Gdzie może być... Oczywiście mi się nagranie skończyło. Musiałam zatrzymać. Dobra, czyli wystartuj z najlepszymi wynikami. Biegniemy! Szybko! Okej. Trzy minuty, o Jezu. O, 270. Coś mi dodało? Nie. Nic mi nie dodało. Dobra, moi kochani. To ja chyba będę kończyć ten odcineczek, okej. Myślę, że nie był za długi, że wam się nie nudził. Myślę, że nie przewijaliście, co nie? Nie, nie przewijaliście, prawda? Nie, no to dobrze.
A więc, ja myślę, że Wam się odcineczek spodobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapeczkach, subskrypcjach i komentarzach. I pa! Tak poza kamerą, to ten, no, znalazłam ten przedmiot. Bo oczywiście genialna ja. Po prostu nie widziałam tego. Ale już znalazłam. No, więc to jest tu. O, jej, znalazłam. Dobra, a więc już kończę odcinek, papa.